Boże, znowu ten film trzeba nagrać. Cześć, serdecznie strzelnicy, z tej strony Jay Bartek i witam was w Q&A, pierwsze Q&A na moim kanale. Mam nadzieję, żeby ci się dobrze bawić, tak? Bo po to tu jesteśmy, żeby się wszyscy dobrze bawili. Ja się dobrze bawię nagrywając, to wy się powinni się dobrze bawić oglądając. I lecimy, tak? Lecimy. Pod saperem, kto odpowiedział, to tam miał... Kto zadał pytanie pod saperem, tego odpowiadam pierwszego. Więc tutaj Jakub Bruszewski, jedyny, który pod saperem... Jedyny dokładnie obejrzał odcinek i wiedział, co zapytać. Czy będziesz grał w domu w Hurt World? Jak mi kupicie, to będę grał, mogę wam nawet nagrać serię zrobić, nagrać odcinki, no nie? Nie ma sprawy w ogóle, jak Wołkowi kupicie, to nagramy we dwóch serię, nie? A, tylko jemu jeszcze musicie kupić wtedy lepszego kompa, bo mu nie pójdzie Hurt World na tym, co. Dobra, to lecimy dalej. Tutaj Wołko, właśnie o Wilku mowa, tak? Pyta się, czy lubisz pociągi? Był gwiazdą Roka, bo mi Szorka chodzi. To bym lubił, ale to mógłbym lubić sobie, tak? Ale tak to nie za bardzo, parowozy lepsze, nie? Dobra, co by tu sobie wybrać fajnego? Czy nagrasz filmik ze swoją siostrą? A nie wiem, jakoś tak może nagram, może nie. Jak będzie pod tym filmem 5 różnych komentarzy od różnych osób, znaczy się, żeby nagrać, to nagram. To ja sobie mogę ją poprosić. Czy nagrasz filmik z kotem Karoliny? To samo, dokładnie. Tylko że jak będą z Karoliną komentarze, to z kotem nie nagram. Muszą być albo z Karoliną, albo z kotem, albo i z Karoliną, i z kotem, nie? Rozumiecie, o co chodzi. Dobra. Tutaj jest, co cię skłoniło do nagrywania? No to tutaj może trzeba taką historię opowiedzieć bardzo fajną. Siedzimy sobie w szkole razem z Wołkiem, nie ma co robić, nie? No to Wołko tak myśli, a nagram sobie vloga, nie? To ja myślę, też sobie nagram vloga. No i nagrałem po vlogu, potem jeszcze po innym. Te vlogi się nie pojawiły, bo są bardzo słabo nagrane. Ale potem nagraliśmy wywiady ze sobą w naszym takim pokoiczku i te wywiady są na naszych kanałach jako pierwsze filmy. Potem wróciliśmy, porobiliśmy kanały, porobiliśmy filmy, wszystko porobiliśmy. I taka jest to historia tutaj, proszę, masz Czarek Bielik, Brelik. Dobra, tutaj może coś fajnego. Masz już fanów. Mam już fanów. Już odpowiedziałem, proszę bardzo. Tutaj pod poprzednim filmem na przykład komentarz, jestem twoim fanem. Uśmieszek. No widzicie, dowód. Mam fanów. Dowód. Coś więcej. Co wolisz, płatki z mlekiem czy mleko z płatkami? Mleko z jogurtem, kuźwa, no po prostu, ale naprawdę. Płatki z jogurtem. Naprawdę sobie spróbujcie, to jest dobre. To możecie sobie. Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się, że dzięki tobie twoja babcia została gwiazdą internetu i jest sławniejsza od ciebie? Zaprosiłbym ją na odcinek, zrobiłbym odcinek specjalny, znaczy z gościem specjalnym, z moją babcią, nie? No i jeszcze może jakiś taki procencik od babci bym zgarnął więcej, bo w końcu wybiła się dzięki mnie na YouTubie, no to ten. Co byś zrobił, gdyby twoja siostra wbiła ci do pokoju na odcinku i rzuciła w ciebie słoikiem z jogurkami? Zesrałbym się w gacie. Na głupie pytania są głupie odpowiedzi. Patrycjo, więc masz tutaj, proszę bardzo. Coś jeszcze. Jest coś fajnego jeszcze w ogóle? Chyba nie ma. A, to może jeszcze takie jedno. Jak zareagowali twoi rodzice, kiedy się dowiedzieli, że zakładasz kanał na YouTube? Zlali to ciepłym moczem. Tak? Nie obchodzi ich to generalnie, ale jak poproszę, żeby byli cicho, bo nagrywam, no to okej, jest wszystko fajnie. I tutaj jest jeszcze jedno pytanie, którego tutaj nie odczytam. Podpowiem tylko, że mój rudy kumpel je zadał. I na to pytanie odpowiem w następnym odcinku. Dowiecie się, co to będzie, ale będzie to challenge. Na podstawie pytania robimy challenge i polecam go obejrzeć, bo będzie spoko. Więc to tyle w dzisiejszym Q&A. Łapki w górę, będzie 10 łapek w górę, to rozważę następne. 15 to nagrywam od razu. Na razie, cześć, do zobaczenia.